Hej siłanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dragon Age Inkwizycja. Jesteśmy właśnie w mapce, ja tutaj znalazłem takie dwie jaskinie, nie wiem czy je miałem wcześniej na mapie. Chciałbym zobaczyć co się dzieje w środku, tak więc wbijmy tutaj może do pierwszej na samym początku. Jesteśmy ogólnie zaraz po poprzednim odcinku, tak więc tutaj nic nie straciliście. Jak na razie ciemno, widzimy jakiegoś przeciwnika. Obsydian potrzebujemy. Oj, można się zgubić. Dobra. No gruba jaskinia. Tutaj jak nie ma pochodni, to chyba nie można światła sobie zorganizować. Chyba, że... jakoś może magiem. Nie, dobra. Aha, i tutaj gdzieś wyszliśmy, okej. Z drugiej strony po prostu. Dobra, tam było jeszcze jedno przejście. No ale dobra. Mieliśmy ogólnie przejść do obozu również, żeby zwróciło się życie oraz uzupełniły zapasy. Tak więc lecimy teraz na pełnym gazie. Na tą wiwernę myślę. Tutaj, zabiję skiniową wiwernę. Tylko jak do niej tutaj będzie... dojście. Może tędy. Tutaj dalej się chyba nie zapuszczaliśmy. Więc konik. A jak my tego konia nazwiemy? Bo jeszcze w sumie nie ma nazwy. Niech to będzie Einstein. No Einstein. Dawaj. Jedziemy. Skaliste zbocze. Ja niby tutaj spędziłem już 23 godziny w tej grze, a dalej nie jestem pewien jak to, o co chodzi z respawnem przeciwników. Dobra, nie, zboczyliśmy z kursu. Kopalnia. Czy my mamy tutaj jakąś jaskinię na tą wiwernę? Wow. Aha, przeciwnicy są, czyli coś się będzie działo. Dobra. Zejdę może z konia, no i dobra, lecimy. O kurde, ależ atak za 171. Dawaj go. O kurde. Co to jest za... Uuu, ja tu sobie sam nie poradzę. Dobra, na paśmity łatwiejszych. Od tyłka, dobrze. Kurde, przydałoby się naszej postaci jeszcze jakieś tutaj skille dodać, bo niby ma ten 10 poziom, ale... Jeden już nie żyje. Dobra, miksturka. Gdzie ty leżysz? Już idę po ciebie. Tutaj, Kassandra. Żelazny byk tam daje radę sam, idziemy mu pomóc teraz. Dawaj. O kurde, jednym atakiem tak dostałem. Ale dobrze, ale już tutaj ataki potężne. I zaraz padnie. Jest! 61 punktów doświadczenia tylko. Myślę, że należy się więcej. Dobra, kto jeszcze padł? Dorian. Ale już wygramy. Nie ma problemu. Dobra, wszyscy, teraz warto przeszukać co tutaj. Czy z tego dużego coś wypadło? Mam nadzieję. Kryształowy niedźwiedź? Coś jeszcze? Sandra, my mother has a friend who's a Pentagast. Perhaps you know of him. The Pentagasts are a large clan, Dorian. I cannot know them all, nor would I want to. Enormously fat man. Three chins, four mansions, five ways to sell you out, as mother likes to say. Dobra, tutaj chyba. Do tej, no, na bank. Oh,
I do know him. Cousin Lauren with the wandering. Dobra, to jak my stoimy? Kurde, tylko dwie miksturki, tak więc nie, ja teraz zrobię szybkie cięcie, teleportacja do obozu i wrócę tam na miejsce uzbrojony i z uzupełnionymi zapasami. Jesteśmy na miejscu i jak zauważyliście, pewnie postanowiłem tutaj zmienić drużynę. Za Kassandrę wziąłem Solasa, myślę, że na dwóch magów i na wojownika i łotrzyka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja tutaj już rozegrałem dwie walki i wam powiem, no, że jeszcze nie straciliśmy żadnej miksturki, a było też dosyć ciężko czasami. No więc dobra, możemy spokojnie wbijać. Co tutaj mamy? Grzyba. Bierę. No dobra. Zobaczymy, o co będzie chodziło z tą wiwerną. Jak na razie to jest bardzo ciemno. O, coś tutaj. Butelki. Proszę bardzo, szósta butelka to ogólnie chyba na całym świecie te butelki. No to jak się uda zebrać wszystkie, to myślę, że naprawdę może być coś potężnego. Ale dobra, jak tutaj widzicie, karta postaci i możemy teraz nasze postaci właśnie upgrade'ować. Solasa na przykład. Solas, tutaj jesteś w ducha. Czy nie? Nie, nic w ducha nie masz. W zimę. Albo to Dorian. Dobra, nie. Solas. Odsucenie. Przywołujesz duchy, które leczą nieprzytomnych sojuszników na wskazanym obszarze i odsucają ich, by mogli walczyć dalej. Zajebiste. Przez jakiś czas chronią twoich sojuszników, zmniejszając zadawane im obrażenia. Ale to jest fantastyczna rzecz. Normalnie Solas jest w naszej drużynie. Tak jest. No dobra. No to Dorian. Dorian tutaj w zimie. Co on tutaj wszystko ma? No jeszcze... Nie, no to też ma, czy nie? Wszystko. O, ja coś chyba zjebałem tutaj. Zaraz, bo to jest pasywna. Dobra. Nie, ale nie ogarnąłem teraz w ogóle. Okej, żelazny byk. Broń dwuręczna i tutaj mamy tak, to blok i cięcie może. Bezbłędna obrona. Kontra zdaje więcej obrażeń, zapewnia ci premię do gardy. Szybki cios, który na chwilę ogłusza wroga. No to może być dobre. Dobra, dawaj. No i tyle. Wszyscy mają punkty rozdane, tak więc możemy iść na tą wivernę. O, już widać. Proszę bardzo. Zobaczymy, jak z bliska to będzie wyglądać. O, ma chyba jakąś pomoc. Dobra, dawaj wiwerna, poziom 12. 150, ale grubo. Ale to i tak nic nie zrobiło. Dobra, ja sobie tutaj od razu muszę... Mikstura, regeneracja... Jeden już padł nasz! Solas, dawaj, odsuć go. Kurde, i nie ma szans, co ty gadasz, patrz. Ale węcki. Dobra, ja się może odsunę tutaj, gdzie jest Dorian. Dawaj. O kurde, sami zostaliśmy, ja nie mogę na razie. Dawaj, gdzie on to jest? Sam zostałem, no to nie, padamy, ja tutaj nie mam szans sam. Dobra.
Dawaj, może uda mi się uciec jakoś mega fartownie, ale w którą stronę? Ja. Tutaj. Dobra, dawaj, może się uda. Ciężkim fartem. Dobra, już tutaj z tym jednym małym to w sumie myślę, że mogę sobie zawalczyć. Ale ile to masz życia? Cały czas atakuje, a na szczęście on stoi, chyba się zawiesił. O kurwa. Na tą wivernę chyba trzeba będzie tutaj wrócić na jakimś porządnym poziomie, myślę. Ja pierdolę. Dobra. Wrócę, myślę, po swoich. Ale nie, to i tak w sumie nie ma sensu, bo przecież nie będziemy tutaj wracać po walkę, tak więc zobaczmy sobie w sumie, myślę, dziennik. Ścieżkę Inkwizytora. Z Hawkiem i Stroudem na zachodnim podejściu. Okej, wszyscy szarzy strażnicy słyszą powołanie i wierzą, że pozostało im niewiele czasu, nim ogarnie ich zepsucie. Przerażeni strażnicy gromadzą się na zachodnim podejściu w nieznanym celu. I teraz, czy zachodnie podejście to jest jakaś osobna misja? Chyba tak, trzeba wrócić do okrągłego stołu. Tutaj nie mamy władzy jeszcze na to, no ale dobra. To myślę, że robimy szybki transfer do podniebnej twierdzy, no tak, to nie jest już azyl za ziemię. Mokradła, wybrzeże sztormów. Valroje. Tutaj jest zachodnie podejście. No, możemy od razu? Nie, nie da rady. Okej. Okay. Aha, nigdzie nie mogę, bo jestem. Dobra, no to widzimy się, jak będziemy już na miejscu w takim razie. A musiałem jeszcze do was wrócić w tym momencie, bo jednak się okazało, nie zrobiłem automatycznego teleportu, szybkiej podróży. Tylko zacząłem tutaj walczyć też z tą wiwerną i co się okazało, pokonaliśmy ją. Teraz został tylko ostatni, ale on już ma mało życia. Odwrót nawet zrobił. Ale dobra, wszyscy żyjemy. O, teraz ja padłem. Solas. Dawaj, pasyga, ale tutaj i tak końcowa życia. Ale pięknie. Proszę bardzo. 110 punktów doświadczenia za jedną. Nawet nie zwróciłem uwagi, ile doświadczenia za tą wivernę dostaliśmy, ale tylko tak dla potwierdzenia. Dziennik zobaczymy. I gdzie to teraz kurwa jesteśmy? Tutaj? Nie. Crestwood. Wróć do Judith właśnie. No to zobaczmy, co dostaniemy za no wykonanie dobrej misji. Trzeba teraz tutaj wrócić aż. Okej. Okay. Zaraz to załatwimy. No ale już, schowajcie broń. O, proszę bardzo. A właśnie, a co z tej wiwerny tutaj wypadło? Czy jeśli cokolwiek, albo to było to, co właśnie podniosłem. Ale jeszcze rozejrzmy się, co tutaj się dzieje. Czasami można znaleźć właśnie takie ciekawe rzeczy. Jakieś legendarne na przykład w takich miejscach, nie? Chociaż bardziej myślę przy smokach chyba w tej grze. No a smoka jeszcze nie pokonałem. Dobra, myślę, że powinniśmy... Ogólnie chciałbym się skupić teraz głównie na zadaniach ścieżki Inkwizytora, gdzie najwięcej możemy punktów doświadczenia nabić. Dobra, teraz teleport do farmy. I ciśniemy na spotkanie z Judith. Zobaczymy, co chce od nas. Einstein, przywołuję cię. A pasuje mu to imię.
Dobra, no to lecimy. Farma starego Withera, proszę bardzo, przeciwników trzech, tutaj zajęta, doświadczenie. Kurde, dawaj, wracaj z tego konia. Dobra, ja staję się niewidzialny. A i tak dostałem, o ty kurde. Na którym ty poziomie jesteś? Na 10. Uuu, ale słabiutki. Ale 914. Ulala. Jeszcze pierścień. Czy coś tutaj jeszcze się dzieje? Zobaczmy. O, proszę bardzo, złoto. Mamy też tam drabinę. Dobra, to użyjmy jej. Velvet. Miękki jak aksamit, nie? Kurwa, jak te reklamy dają. O, proszę bardzo, 50 punktów doświadczenia. I tutaj jeszcze coś na dole mamy. Dobra. Daleko jeszcze? No już w sumie z buta zaraz dojdziemy. Tu którędy to? Czy to tam na wzgórzu czasami? Chyba tak. Dobra, na przełaj. O kurde. Tak ślisko jest po deszczu? Ale nie, jesteśmy, dobra. No, czyli jednak nie trzeba było tędy. Potrzeba mi jak najwięcej elfiego korzenia. Dobra, zabity. I killed the wyvern up in the cave. The body is yours if you want it. That I do. Here for your troubles. I hope you can make good use of it. Co dostałem? Wpływy? Kurde, ale ile? Zadanie ukończone. Okej, nic więcej chyba u niej już. Się nie dowiemy. Dobra. Mogę cię zabić teraz? Nie mogę. Okej. No to co, jak to mamy załatwione? Tutaj jest szczelina, ale nie wiem, czy chciałbym do niej pocisnąć. No to dobra, mapa świata jeszcze raz. I teraz to zachodnie podejście w takim razie. Udajmy się w to miejsce. Dobra. Tak więc pociśniemy ze ścieżką Inkwizytora, zobaczymy, o co tutaj będzie chodzić. Na pewno będzie ciekawie. Activity to the southwest, but no one's been close enough to figure out what they're doing. Between the sandstorms and the vicious wildlife, we haven't made it far out here. One of my men got too close to a poison hot spring and gave me a slightly delirious report of a high dragon flying overhead. In short, this might just be the worst place in the entire world. Be careful out there. Aha, okej, okay. Czyli będzie ciężko. To miło, że się martwisz. Skromny ten raport, dziękuję za ostrzeżenie. Well, it's good to know what I'm in for. Sorry, I don't have more for you. We intercepted a Venatori messenger and, persuaded him to give up the orders he was carrying. We have them here. This entire place. It just feels like something's not right. Be careful. Okej, okay, czyli porządne ostrzeżenie dostaliśmy od gry. Proszę bardzo, tutaj od razu zadanko. Przychwycona wiadomość Venatori. Oktawianie, nasi sojusznicy Templariusze przemieszczają się i opuszczają kopalnie w kanionach, więc teraz skupimy się na wydobyciu i próbach wyzwania. Porozmawiaj z naszym wspólnikiem z Białego Szponu, wyślę ci więcej zapasów. Okej, okay, dostaliśmy zadania, sprawdźcie zamówienia. No nic. Co to jeszcze? Feldeński zamek, elfi korzeń właśnie, obsydian. Dalej. Ale jeszcze coś oficer tutaj nam ma do zaoferowania. What is it? This could help us. Skóra Ugara, łusk Wargesta. Dobra, i co mamy ogólnie na tej mapce? Proszę bardzo, kolejna potężna, widzę, dosyć duża mapa. Cztery obozy do założenia. Czerwonego Lyrium sporo. Księgę, proszę bardzo, mamy znaleźć.
Tutaj szczelina jest od razu niedaleko, mapa świata. Dobra, pójdźmy może do, no, do tej szczeliny na początek. Z drugiej strony jest też następna, no to dobra, do ataku w tym składzie myślę, czyli Solas, Dorian, Żelazny Byk i ja. Solas możemy mu dodać punkt. Proszę bardzo, więc Solas. Co tutaj możesz? Aktywne bariery sojuszników zapewnią im premię do odzyskiwania many lub wytrzymałości. Dobra. Tego jeszcze nie możemy, więc odrzucasz przeciwników siłą woli, dzięki czemu oszałamiasz ich i zniechęcasz do atakowania cię. Dobra, zobaczmy może coś innego teraz. Co tu jeszcze? Mak szczelin, proszę bardzo. Lata poświęcone na badanie pustki pozwalają Solasowi manipulować jej energią w nieprzewidywalny sposób. Potrafi on wydobywać materię z pustki, nawet zakrzywiać zasłony i wykorzystywać ją jako broń przeciwko swoim wrogom. Dobra, co tutaj mamy? Na przykład tworzysz niewielką szczelinę, która przyciąga wrogów do środka. No grube. A na początku? Przywołujesz z pustki głaz, który uderza i odrzuca wroga. 500% obrażeń zadawanych przez broń. Zajebiste. Dobra, dawaj to. Zastosuj. No. Solas coraz potężniejszy się staje. Okej, to mi się podoba. Okej, no to i pójdźmy w takim razie do tej szczeliny i mniej więcej będziemy mieć zarys tego, jak silni będą tutaj przeciwnicy. Tak, myślę, że poziomy 10 będą. Zobaczmy. No, demon gniewu. Pamiętam, jak z nim problemy mieliśmy. Za ziemię. A tutaj proszę bardzo, moment. Dobra. I ta zmora też mi sprawiała przykrości. Wow. Dobra, druga faza, prosimy bardzo, bo to... No w sumie jak na razie to bym powiedział, że będzie tutaj bardzo fajnie, bardzo łatwo. Dobra, nie widzisz mnie. Boom! 275. O kurde, a tutaj chyba mamy kogoś potężniejszego. Ale Żelazny Byk, proszę bardzo, jak tutaj wkroczył do akcji. Kurczy byk. Dobra, znikam. Komuś tutaj pomóc może? Ale prawie za 500 tysiąc w dwóch strzałach. Jestem nie do zatrzymania. Tamten też już padł, no to zamykamy szczelinę. Ile dostajemy? Chyba z 500 punktów doświadczenia za te szczeliny teraz. Takie 512. O to chodzi. I 200 wpływów. Wężowy kamień. Czy ja tego nie potrzebowałem do czegoś? Chyba nie. Mielibyśmy potwierdzenie. Władza plus 2. A co tutaj jest? Hiena, proszę bardzo. Ale... pięknie. Obsy 16 obsydianu, ale kozacko. Okej, okay, myślę, że na razie w tamtą stronę nie będziemy się zapuszczać, chociaż co tutaj mamy? Aha, czerwone lerium po prawej stronie. I kopalnie do znalezienia. No to dobra, idziemy. Normalnie idziemy tutaj w prawo. Blask patrona jeszcze sobie zbierzmy. Jak tam z czasem? Ogólnie teraz nie mam aż tyle czasu, żeby nagrać 4 odcinki na cały tydzień po 40 minut, dlatego nagram najbliższe kilka odcinków. Jest elfi korzeń po pół godzinki. A to nie tutaj jednak, proszę bardzo. Tutaj nic nie mamy. Wyżej. I znowu hiena. Ale w sumie powinienem się cieszyć, bo to są punkty doświadczenia i to 50 nawet za hienę. Dobra, trzeba zbierać expa. To co naokoło trzeba się przebić? No dobra, pójdźmy, tam sporo znaków zapytania. No. Trupi korzeń. Coś nowego.
Dobra, czy my tam mamy szansę wyjść na górę? Chyba mamy. No, o kurde, dawaj, dawaj. Dobra. Ale jest kopalnia piaskowca. Mamy odkryto. O kurde, spadłem, ale lipa. Nie wyskoczę, to jednak tędy trzeba było. Dobra, jeszcze raz, podejście numer 2. No, dawaj, dawaj. Co jest? Tam się chyba już nie da przejść. No co jest, kurwa? No jakby się nie dało, ewidentnie, no ale przecież musi się dać. Że tam możemy dojść. No ale jakby mnie spychało, no dobra, trudno, nie będę tutaj sobie zawracał głowy. W takim razie jeszcze jedna hiena. Dawajcie ją. A co tutaj słabszego atakujesz? Panie hieno, dawaj. Moment. Padł, stracił przytomność, a my go tu dociekaliśmy. W kółeczku. Pięknie. Dobra, skóra ogara. Jesteśmy w kanionach. Tu tutaj już kompletnie się nie da wyjść, chociaż... O, co to? Surowce do badań. Własność Frederica Sero, Uniwersytet w Orle. Obóz badawczy w przełęczy na Zaire. Stolen supplies. Who in the world would send anything out here? Ale tutaj mamy jaskinię. O, dobra. Whoever did this has a lot to answer for. Pewnie to czerwone lerium tutaj my znajdziemy. Ale powoli. Grzyb głębinowy. O, proszę bardzo, co tu się dzieje? Sporo rzeczy. Tutaj jak na razie same te grzyby głębinowe. No ja na razie do niczego ich nie brałem. Broda gula. A jak ja mam to wziąć? Nowa rzecz też. Blask patrona. No dobra, tutaj się widzę, możemy obłowić różnymi rzeczami. Złoża pierwotnego czerwone lirium. Aha, tu mamy już. Dobra. Zaliczone. No a tutaj coś jest, nie? Czy to jest nade mną, czy ja? A, dobra. Trzeba było w to się po prostu wpierdolić. Ale tutaj złota, niewyczerpana wełna, błękitny witriol. Proszę bardzo. Kurde, ale grubo. Jeszcze coś do przeczytania mamy. Nabozgrana wiadomość mówi, żeby dać templariuszom czego chcą, więc przestań pytać. Chcą uchodźców i wędrowców, więc ich zdobędziemy. Okej. Okay. Znalezione fragmenty jeszcze. No i dobra. Okej, okay. Całkiem udana wyprawa do kopalni. Tutaj obok chyba mamy zaraz drugą. O, jest, ale... Ale jakaś nieczynna, kurde. Tak więc z tej strony tutaj nie da się wejść. No trudno. Okej, co tutaj mamy? Kolejne zadanie, niedaleko, ale ja myślę, że my się oddalamy ogólnie od zadania głównego. Chociaż nie, niekoniecznie. Dobrze nawet, w tą stronę. Dobra. No okej, w takim razie, tak jak powiedziałem, dobra, jeszcze pójdziemy sobie po to zadanie. Zabijemy hienę. Kolejne 50 punktów doświadczenia. O, tutaj jeszcze coś do zbadania.
Stare oznaczenia szlaku w zakonu. Idź tropem symboli. Prowadzący do ukrytych miejsc, często mylone są przez przechodzących z prostymi znakami rytymi na skałach i na drzewach. Ale grubo! Pięknie. Kurde. Jesteśmy niepokonani jak na razie. Dobra. To myślę, że możemy użyć konia, chociaż no niekoniecznie, bo tutaj jest naprawdę sporo rzeczy do wzięcia sobie. Po prostu leży, chociaż tutaj już nie bardzo. Może tamtą kopalnię by pasowało obczaić, co się dzieje. O, proszę bardzo. Zajmij kamieniołom. I co, ja teraz mogę coś tu robić? Dzięki temu? Chyba nie. No dobra, nic. Lecimy dalej w takim razie. Zajęty. To jest moje. No i chuj. Faza by była, jakby można było na przykład teraz pracowników zatrudnić do tego. Hajs trzepać. Co my tutaj mamy w ogóle? Dobra, innej drogi myślę nie ma jak na razie do zadania, ale dobra, zajmiemy się tym myślę w następnym odcinku, tak więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia kolejnym razem w grze Dragon Age, tak więc trzymajcie się i do zobaczenia.